Nazywam się Mariusz Kelner, reprezentuję klub Citizen Poznań. Moim takim sportem bazowym, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy to są zapasy. No, oprócz tego wiadomo, że ćwiczę też submission fighting, no i MMA oczywiście. Przede wszystkim chciałbym tutaj przełamać złą pasę, która towarzyszy mi od 2009 roku. Wcześniejsze lata to były takie lata, gdzie nie miałem za bardzo pojęcia o sporcie, a byłem rzucany na bardzo głęboką wodę. Teraz w 2009 roku biłem się z Wiktorem Sobczykiem. Niestety kontuzja wyeliminowała mnie. Oczywiście nie umniejszam tutaj umiejętności Wiktora, bo oczywiście jest wspaniałym zawodnikiem. Potem próbowałem się jakoś zrehabilitować z Kamilem Szymuszowskim. No niestety tutaj zabrakło przede wszystkim wiary w siebie i tlenu. Wytrzymałości zabrakło. Także po tych wszystkich startach tutaj, które miałem i po przeanalizowaniu z moimi trenerami, oczywiście serdecznie pozdrawiam też tutaj moich trenerów, przede wszystkim Andrzeja Kościeckiego, który cały czas wspiera, stara się jakoś tutaj wspierać mnie w tych wszystkich treningach i też próbuje przełamać tą moją złą pasę, bo mam nadzieję, że widzi we mnie też duży potencjał. Miejmy nadzieję, że mam tyle przemyśleń i tyle już doświadczenia, że teraz ta walka będzie takim uwieńczeniem tych wszystkich moich niepowodzeń i tych wszystkich moich treningów, wylanego potu z chłopakami na treningach. Miejmy nadzieję, że już tym razem już będzie ok. Pokażę, na co mi stać. Dużo ludzi po prostu mówiło mi, co zrobiłem źle, czego nie powinienem robić, co powinienem bardziej zrobić. Dlatego też teraz w głównej mierze skupiłem się nad wytrzymałością. Wytrzymałość to jest dla mnie teraz priorytet i bez względu na to, jaki będzie wynik walki, wiem o tym, że będę szedł w tą stronę, czyli wytrzymałość i wiadomo, technika walki, sparingi to jest też, ale skupić się przede wszystkim na wytrzymałości. Te gale naprawdę zaczynają wyglądać bardzo profesjonalnie i moim zdaniem walki, które odbywały się na zawszej gali, moje zdanie nieskromne w tym momencie jest takie, że niczym nie odbiegały tym, co było na KSW bądź też na MMA Attack. Naprawdę były bardzo dobre walki i oglądało się to z maksymalną przyjemnością. Zapraszam wszystkich kibiców na galę 4 lutego Night of Champions do hali Citizen. Zapraszam również oczywiście na moją walkę. Mam nadzieję, że pokażę tym razem, na co mi stać i wyjdę tym razem z uśmiechniętą miną.